Tą pieszą powinien pan dużo wcześniej zauważyć. Co prawda nie jest zbyt wysoka, ale nikogo więcej tu nie było. Ponieważ nie ma żadnego innego polecenia, jedziemy na wprost przez to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. I tu padnie polecenie. Proszę skręcić w prawo na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Czyli musimy wyprzedzić rowerzystkę. Wrócić na swój pas ruchu. I na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w prawo. I będziemy sobie skręcać w ulicę Kruczą. Widzimy tutaj strzałkę warunkową. Ale przed nami stoi auto, nie możemy jechać, ale nawet gdyby nie stało, musielibyśmy zatrzymać się do zera i dopiero kontynuować jazdę po zatrzymaniu się. Sygnalizator ogólny, więc będziemy musieli przepuścić pieszych, którzy mają otwarty w tym samym czasie ruch. I jedziemy ulicą Kruczą. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy sobie w lewo. Jest to sygnalizator ogólny, czyli będziemy musieli przepuścić tych, którzy jadą na wprost, naprzeciwka oraz skręcając w prawo. Nie ma nikogo przed nami, możemy wjechać na skrzyżowanie. Jeżeli ktoś by był przed nami, to znaczy, że wtedy my musimy się zatrzymać przed sygnalizatorem i czekać, aż jemu się uda przejechać. Jeżeli byśmy mieli zielone światło, również możemy wtedy jechać. Jedziemy ulicą Gajowicką. I padnie polecenie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Proszę skręcić w lewo. Zmiana pasa nieoznaczonego. Zbliżymy się do osi jezdni. Wyłączymy kierunkowskaz. I przy osi jezdni podążamy w kierunku skrzyżowania, aby skręcić w lewo. I tutaj będziemy skręcali w ulicę Hallera. Przy skręcie w lewo, po skręcie w lewo zajmiemy prawy pas, ale również musimy zwrócić uwagę na znaki poziome na jezdni, tak żebyśmy nie przejechali przez albo linie ciągłe, albo obszary wyłączone z ruchu, czyli zakreskowane. Wjechaliśmy w ulicę Hallera i tu padnie polecenie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w lewo. Czyli musimy sobie zająć lewy pas.
i jesteśmy teraz na lewy pas, na lewym pasie, który stanie się środkowym. My ponownie będziemy musieli sobie zmienić pas oznaczony na lewy. I z tego miejsca znowu będziemy skręcać w lewo. Ponownie musimy zwrócić tu uwagę na znaki poziome na jezdni, żeby nie najechać na obszar wyłączony z ruchu. Na samym po skręcie możemy zająć prawy pas. Najlepiej by było, gdybyśmy zajęli prawy pas. I skręcamy w lewo w ulicę Powstańców Śląskich. Jedziemy tak, żeby nie wjechać na obszar wyłączony z ruchu. I tu przed przejściem zajmujemy prawy pas. O właśnie, bo za przejściem jest linia ciągła i sobie jedziemy. Nie będzie tu żadnego polecenia, więc musimy jechać na wprost. Tutaj nasz pan Zygmunt zrobił taki numer, że zjechał na prawy pas. Niby dobrze, ale teraz popatrzmy, czy zmieścimy się na tym pasie. Jedziemy samochodem, który ma 11 metrów długości, rozstaw kół 5,5 metra i mamy do wyboru albo wypchnąć tych z środkowego pasa na lewy, albo zaliczyć krawężnik. Żeby na razie przejedziemy sobie tędy, tutaj do kolegi Darka, który filmuje, proszę przy przejeździe zwrócić uwagę od czasu do czasu w prawe lusterko, czy nie będzie krawężnika, ewentualnie w lewe lusterko, że będzie naprawdę trudne, ciasne. I później przejedziemy sobie to jeszcze raz i zrobimy prawidłowo, to znaczy nieprawidłowo, tak żeby było wygodniej, żeby po prostu sobie nie utrudniać. Widzimy, że ten tutaj niektórzy nawet skręcają, ścinają, myśmy trochę wypchali. I proszę skręcić tu w prawo. Szerzej. Mamy jeszcze z prawej strony sporo miejsca. Do prawego. O, i wyprostować go jedziemy.